Cześć! Obiecywana druga część filmu ze scenariuszem od grupy uderzeniowej Charlie. Scenariusz w uproszczeniu to polowanie na VIP-a, ale w lekkiej oprawie bliskowschodniej. Obrońcy rozstawiają się na całym terenie, korzystając z licznych fortyfikacji, tak aby obronić swojego lidera. Każdy gracz strony broniącej ma 4 życia, ich przywódca ma 1 życie. Strona atakująca ma respy ilościowe. Startują z off-game'u i mają 25 minut na wykonanie zadania. Dodatkowym zadaniem jest zdobycie helikoptera lub uzyskanie przewagi w strefie CQB, dzięki czemu atakujący mogą przesunąć bliżej swojego respa. Nie jest to jednak stałe, ponieważ obrońcy mogą odepchnąć respa atakujących z powrotem do off-game'u. W pierwszej odsłonie scenariusza nasz wataszka był mało aktywny w trakcie gry, ale udało mi się nagrać całkiem przyzwoity szturm na Kill House, podczas którego atakującym całkiem ładnie udało się wykurzyć obrońców z ich pozycji przy zastosowaniu granatu. Nie, to jeszcze nie ta akcja. Granat! Dobra, kurwa! 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 Jak najdalej do dziś. Ja jestem na to się nie bawi. Dobra. Wszyscy! To kurde ruszcie się! Ja pierdolę! Tak, granat ładnie wpadł, gracz nie dał rady zasłonić się tarczą. Niestety bez skoordynowanej akcji taki granat, jak widzicie, na niewiele się zdaje. Uważaj na pierdala, masz przestrzał! Przy okazji podziękowanie dla Patryka z kanału Pełniane ASG, dzięki czemu fajnie udało się nagrać tą akcję z dwóch perspektyw. W drugiej odsłonie scenariusza przywódca bojówek był bardziej aktywny na polu gry i gorąco zagrzewał swoich ludzi do walki. Brońcie się dzielnie, panowie! Naprzód, musimy ich wyprzeć! Początkowo chował się on w Kinghausie, skąd niestety musiał być ewakuowany przez swoją ochronę, gdy specjalsi po prostu wbili się do strefy CQB. W imię Allaha! Wyprzeć niewierny! Korytarz na końcu po prawej stronie jest gość. Ponieważ obrońcy dobrze trzymali leśną część terenu, sam atak trochę załamał się. Specjalsi musieli pomieszczenie po pomieszczeniu czyścić CQB, tracąc sporo cennego czasu. Nie wiem, czy to nie było zagranie na taliba. Ale nie wiem. Ale musimy
radę! Naprzód, Tomasz, naprzód! Imena, naprzód! Musimy bronić Korani naszej prawdy wiary! Ura! Pomimo gorącej motywacji, obrońcy zostali zepchnięci do defensywy na posterunku numer 3, gdzie dalej starali się zyskać trochę czasu, broniąc się dzielnie. Obronimy się przed tymi niewiercami! Niestety na ostatnie sekundy Wataszka nie wytrzymał presji i postanowił umknąć z posterunku. Tom jest tu! Uciekaj! Minęła! Wow.